Pytanie do was, ludzie. Chcecie tego smoka? To tak, lobówka, śrutówka chyba też. Chociaż nie, tutaj ładowane pociski były w pytę. No i autoparowanie, żeby nie było problemów. I lecimy na ekspercie. I w drugą stronę lecimy z tym smokiem, nie? Coś tam było trudniejsze, a coś tam było łatwiejsze, bo pamiętam. Na chmurkach można się wywalać głupio. Pyk. Szybko wali chyba te poszczególne. Ja się skupiam. Smok był mega łatwy, coś pamiętam, tak kojarzę, ale nie wiem czy dobrze kojarzę. Kurde no. Tak był mega łatwy, że się rozwaliłem na psach. Dobra, dajesz następną fazę. Nie cyganisz mnie tutaj. Zarycz no. No zarycz no. No co jest? Dobra, już. Walnąłem mini ulta w momencie, kiedy on już sobie poszedł. No muszę się przyzwyczaić do tego. Pyk, pyk. Zobaczymy, jak sobie poradzę z trzecią fazą, bo trzecia faza coś kojarzy, że tutaj, na tym ekspercie była łatwiejsza niż na tym, na normalnym. Zobaczymy, jak z czasem. Kurczę, głupie, że nie trafiam nawet. No trafię, Adam. Dobra, palę ulta. Chociaż ten ult jest useless, jak nie mam śrutówki. Tak się wydaje. Być o wiele gorszy. No dobra, i zrobiłem, ale no raz straciłem życie, tak? Zobaczmy jak z czasem. Czas spoko. To możemy iść takim setupem. Pierwsza faza najtrudniejsza zdecydowanie. Nie wiem czy słyszeliście na ostatnim live'ie, bo wiem, że część osób mogło nie być, a część osób mogła nie słyszeć przez dźwięki. Ale jak miał być tamten live, to poziom głośności nie był ustawiony dlatego, że ten live był odpalany przeze mnie na szybko. A był odpalany na szybko dlatego, że dwie godziny przed live'em zorientowałem się, że nie mam odbiornika do pada do Xboxa. Nie mogłem właśnie ten... Nie mogłem grać na padzie. No i szukałem w całym domu i ja nie wiem, gdzie to zniknęło. Podejrzewam, że ktoś mógł do śmieci wyrzucić, ale już nie będę mówił, bo to tylko takie moje przypuszczenia i teorie spiskowe, bo nie mam pomysłu, jak to mogło zniknąć ten odbiornik. No i co chciałem powiedzieć, no i koniec końców, pół godziny przed live'em szybko poleciałem przy galerii, kurczę, na Lubiczu. Mieli gdzieś odbiornik do Xboxa, więc szybko w tramwaj pojechałem, wróciłem i akurat była 19:10, to odpaliłem live'a, jeszcze cały, kurczę, zdyszany, bo biegłem dosłownie, żeby jeszcze zdążyć na tę 19, żeby mi ludzie nie pouciekali, żeby nie mówili: Mangetsu, zawiodłeś nas, miał być o 19 live, a nie ma, jesteś o 6. Nie no, tak serio, po prostu ja nie lubię się spóźniać, przynajmniej na czym mi zależy. Odpalimy ulta może, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, wynikło dobrze. No i w każdym razie przez to nie zdążyłem nawet sprawdzić ustawień live'a, nie? I odpaliłem od razu, jak tylko byłem w domu. O! I teraz zobaczymy, jak to pójdzie. Chyba z czasem było git. Pyk. Turu, tutu, turu, tutu, turu, tutu. O nie, o nie, o nie, o nie! Wytrąciłem się z równowagi, ale jest git już. Teraz się nie wytrącić z równowagi. Dobra. Spróbuję to zrobić, zobaczymy czy...
O nie! Nie! Nie wyszło mi. Z tym ultem. Wszystko to przez tego ulta. On tu jest średni, bo nas przesuwa. Haj. Lobówka, lobówka po prostu. Nie! Ej, patrzcie! To była milisekundy! Milisekundy! Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? No przecież to mi powinno już zaliczyć, no! No, ale... Widzieliście to? Po prostu to była tragedia jakaś. Milisekundy! Milisekundy! Dawno czegoś takiego nie widziałem. Aż się wkurzyłem. Co pewnie słyszeliście. Ja sobie lubię pograć w Cupheada, ale to już było... wyrolowujące mnie. Bambuką mnie zrobili. Dobra. Druga fazka, dość wcześnie się zrobiła. Pierwszą fazę zładowany. No właśnie ta lobówka też jest całkiem dobra. Tutaj dość często też traciłem ostatnio zdrowie. Tu trzeba uważać. Dobra, mamy to. Tu się nie wywalić głupio z chmury. Dobra. Nie! O Boże! Na granicy! Paszportu nie mam. Odpala multa, walę to. I teraz lobówka. Chrzanie te ładowane. Jest! Dobra. Ja nie wiem, wcześniej tak nie poszło. 45. Kongenialne wykonanie walki. No to mamy kolejną eskę. Smoczka. Wiem, że robię też tych najprostszych bossów, ale widzicie, mamy... Ile mamy esek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 esek mamy. Kim jest Kubuś i Filutek? No, jakby ci to powiedzieć, Cuphead i Magmen. Siema Mangi, dlaczego tak uzależniasz, że też zacząłem grać w Cupheada? Właśnie mi jest mega miło, jak ludzie mi piszą, że dzięki mnie wrócili do jakiejś gry, albo zachęciłem do gry i że kupili, albo coś. Naprawdę jest mi mega miło, że też możemy tak razem w tym uczestniczyć i się tym jarać. Uznałem, że Pirat jest takim łatwym bossem na eskę i chcę tutaj wziąć ładowankę, właśnie. Ładowanką spróbujemy ubić, co ciekawe. No i weźmiemy sobie parowanie, autoparowanie. Pirat jest łatwy, właśnie wiem. No i lecimy. Znaczy wciąż mogę się wywalić głupio, nie? Ale to jest mało skomplikowana sprawa, mi się wydaje. Bardziej, jeśli już mi się nie uda, to dlatego, że nie jestem wyćwiczony w ładowance, w tej broni, a ja na przykład nią niewiele grałem i mam ochotę, bo to jest coś w Cupheadzie, co jest dla mnie, może nie, że nowe, ale tak niezbadane, że gituwa jest to zobaczyć i pograć sobie z tego w ten sposób. Wiecie co, może się zamienię, tutaj ulta sobie odpalę i troszkę mam chyba za głośno Cupheada na window. O! Pluje, pluje, pluje! Muszę sobie troszkę podgłościć, bo ciężko, ciężko. Nie oberwałem, nie oberwałem. Tylko jak tutaj tyle mi rzeczy leci, może być ciężko momentami. O, jest ośmiornica. Ośmiornica, ładowanka jest super, właśnie wiem. Naprawdę polubiłem tę broń, ale fakt faktem trzeba się skupiać trochę. Dobra. Nie, i co mam teraz robić? O, udało mi się, udało mi się. No, trzeba się skupiać na tym, jak ładujemy. I palce trochę bolą od tego. Dobra, przemienia się, przemienia się. Teraz lecimy z tym. Jak się uda. Teraz na przykład odpalimy sobie ulta. Może za pierwszym razem zrobię.
Dawaj, 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 dawaj. Okej, udało mi się. O! Nie! Udało się, udało się! No właśnie, ten statek nie powinien być trudny, ale możemy się łatwo zarąbać w akcji. Na przykład tu. Dobra, jest, 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 jest! Jest bardzo dobrze do tej pory. Jest! Udało się za pierwszym razem! Chyba, że ultów nie odpaliłem dwa razy. Odpaliłem dwa razy ulta? Znaczy w sensie 6 razy? Chyba nie! Jest! Dobra, jest odpalone, jest eska! A, za pierwszym razem przy was. I to jest nasza chyba 6. eska, dobrze myślę, dobrze pamiętam. 7. eska. No tak, ponury przypalnik. No to mamy 7 esek. Mangi koksem jesteś, dzięki mordeczko, staram się jak mogę. Lecimy jakąś kalamarię może? Ale chociaż ci kalamaria była trudna. Były problemy z tym unikaniem zamrożenia. Tego się boję troszkę. Kurczę, co by tu było dobre? No smacz tej kawusi, albo kawę sobie wezmę, albo takie dodatkowe życie. Właśnie chyba tutaj z czasem był problem. Weźmy kawę i zobaczymy jak to wyjdzie. Z kalamarią. Najwyżej po prostu posmyram tę syrenkę. Jeśli uznam, że jest za trudna, to polecę na tych bossów co ostatnio. Bo czuję, że na przykład Gina jesteśmy też w stanie zrobić. A syrenki nawet ostatnio jakoś nie ruszałem. Dobra, okej. Szybko poszło. I te nagłe 40 łapek poszło? Dziękuję wam widzowie. Jesteście super, mordeczki. Dzisiaj postaramy się naprawdę dużo zrobić. Wydaje mi się, że tak przewiduję, że może z tych esek to nawet będą... Nie! Nie! Może nawet się uda zrobić tam z 5 live'ów? Bo to dosyć skomplikowana sprawa. Czekajcie, żeby tutaj się nie zawalić w akcji. Dobra. Łączone ataki. Nie! Na razie jest dobrze. Jest podejrzanie zbyt dobrze. Konik. I co, duchy? Duchy, duchy, duchy! Duchy do poduchy! Dobra, jest git. Kalamaria waifu. No, ona jest super. Ślicznotka. Ciekawe, jakie ma stopy kalamaria. Nie! Oberwałem pokadam o stopach. Okej, okay, wyćwiczmy sobie ten poziom. Przypomnijmy go sobie chociaż. Stopa. Nie. Stopy. Tutaj będą dobre te pojedyncze. Na te wszystkie węgorze. No właśnie, żeby... Jak jesteśmy zamienieni w kamień, żeby nie było lipy. Nie! Nie! No właśnie, no właśnie. A tobie stópki w głowie tylko. Stopy. Stópkarz się... Ja właśnie nie jestem stópkarzem, ale jakby śmieszy mnie to. Niestety się nie udało. Najwyżej się wrócimy tutaj. Najwyżej odcinek, który będę montował z tego live'a, będzie tak pocięty i będzie niezrozumiały, czemu ja tak robię nie na eski bossów. Że hej! Nie! Ciężko, ciężko. Ludzie, skoro to syrena, to nie ma stóp. No, wiemy, na tym polega żart, kolego. Dobra, powiedzcie mi tak, jakiego bossa byście chcieli? My mamy do dyspozycji Gina. Żaby to jest grubszy temat, ponieważ tam jest problem z czasem. A nawet jak nie ma problemu z czasem, to są ciężkie. Spróbujemy klauna najpierw. Zobaczymy, jak klaun wyjdzie. Dzisiaj możliwe, że będziemy bardzo skakać po tych bossach, bo to jest, widzicie, ciężko. Zrobię ładowankę, zobaczymy co z tego... Albo Chaser może zobaczę, bo tam potem jest dużo takich faz, gdzie on różne rzeczy robi. No cóż, jeśli chodzi o klauna, to pamiętam, że no on jest taki, wydaje się, przeciętny, pierwsze podejście. Wydaje się dosyć taki zbilansowany, zbalansowany. Zbilansowany, co? No i raczej mi jakieś tam problemy sprawiał, podobne jak Jin, nie? Ale chociaż mamy fajny soundtrack. Ojeju. Nie, walnąłem w kaczkę. Strasznie wolno to idzie, mam nadzieję, mam wrażenie, że będzie problem z czasem.
Lubisz, jak cię oglądają dzieci. Na pewno jakaś część widowni to dzieci, ale ja nie mam nic przeciwko. Jakby... Nawet jeśli mnie oglądają dzieci, to ja mogę się pochwalić tym, że są to w większości ogarnięte dzieci. I to mnie mega cieszy. Na przykład jak ja byłem młody, znaczy to każdemu tak pewnie się wydaje, że był ogarnięty, nie? Na pewno też głupoty robiłem, ale są takie dzieci, które na przykład widać często pod filmami z Roblox, które już są naprawdę takie młode, nie? A mogą być takie dzieci, dajmy na to, nie wiem, 13-12 lat. To jest bardzo duża różnica. Zobaczę tutaj, jak z czasem będzie, dlatego lecę dalej mimo utraty zdrowia. A są takie, kurcze, dzieci po 5-10, nawet mniej, 5 lat tak powiedzmy. I piszą w komentarze i to jest tragedia. Dobra, zobaczymy, jak ta trzecia faza jeszcze. Pyk. Jak na razie widzę, że chyba z czasem nie będzie problemu. Zobaczymy, jak pingwiny jeszcze. Nie. 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 O Boże. No, tak trochę. Trochę Lipton. Ja wam powiem tylko tak, że po Discordzie dla wspierających. Kurde. I ogólnie po moich widzach widzę, że jest naprawdę dużo starych osób, w tym starszych ode mnie. To jest dla mnie zaskakujące. Kurczę, to chcę wydaszować w kaczkę, sparować i średnio to wychodzi. Także to nie jest tak, jak się wielu osobom wydaje. Co? To? Dasz raid na smoka, bo przed... Dasz raid na smoka! Dasz raid! Możesz pokazać ten bug, lobówka, zawrotówka. Ja nie potrafię go do końca dobrze używać, wiesz? Ale próbowałem na przykład na aktoreczce sali go zrobić i coś mi tam wyszło. Może wam pokażę później. Dobra, włączam nieśmiertelność. No to... Nie wiem, czy to nie było zmarnowane przypadkiem. O Boże! No jak miałem to przeskoczyć, no? Tutaj się zawsze wywalam, na tej fazie. Tracę HP. No! Ja sobie taki cel dałem w ogóle na te live'y z Cupheada, żeby od A do Z, łącznie z, wiecie, z bossami na eski i tak dalej, przejść wszystko na live'ie. Z wami. Żebyście mieli dowód i że się da i wiecie. To jest... Przewalony jest chłop. No trochę tak. Że wszystko było ładnie na zapisie. Dobra, przechodzimy dalej. Zobaczymy, jak z czasem będzie i z innymi rzeczami, bo wiecie, w ten sposób przećwiczę też inne fazy, nie? Dobra. Schyliłem się tym Cupheadem, kubeczkiem. Co na S tych bossów? Zobaczymy, jak poradzimy sobie teraz. Zaraz odpalimy pewnie. Już? No i teraz test czasu. I ult na ostatnią fazę to brzmi też jak plan. Dobra. No wiadomo, że eski teraz nie dostanę. Dobra, póki wypluwa, bijemy dalej. Odpalam sobie ulta. Ale mnie wywaliło. Nie! Dobra, walnąłem go. No widzicie, że to jedno życie tutaj zabolało. Jak z czasem, jak z czasem? No, widzicie, na styk, więc nie możemy sobie pozwolić na jakieś dodatkowe sekundy. Na A zrobiłem. No, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Ja coś czuję, że to jest to podejście, ludzie, to jest to podejście. Tutaj czuć moc. No, bez tego ulta to szanse się zmniejszyły teraz na tę trzecią fazę. A naprawdę wiele procent. Ale... To wciąż... Nie jest niemożliwe.
Dobra. Nie! Kurde! No ja pierdzielę, no! Przecież to było... Nie mogę, no! A miało być tak pięknie. Miało nie wiać w oczy nam. To spróbujmy jedno serce i zobaczymy, co z jednym sercem teraz. Mi się wydaje, że już było dobrze i te 5%, może faktycznie jedno serce? Ja będę kombinował, bo ja chcę to wygrać. No dzisiaj. Było zaskakująco dobrze. Tyle wam powiem. Aż sam się zaskoczyłem. Dobra. Wypadł. Łeb teraz. Jest git, jest git. Idzie coraz lepiej, idzie coraz lepiej. Jest jakiś progres jest, powiedzmy. Patrzcie. Zanim przyjechał. Teraz niech się zrobi. Da radę. Dał radę, dał radę. Mam 4 życia i ulta. Jest bardzo dobrze. Tylko pytanie, czy ulty teraz odpowiedniej ilości odpalę. Skoro tak się stało, jak się stało. To może też być problem. Odpalam ulta. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze jeden ulot odpalić chyba. Patrzcie, patrzcie! Zobaczcie, ludzie! I będzie teraz, czasowo, chwila prawdy. Chcę zobaczyć czasów. Jest! Osoba, która mówiła, że jedno serce powinno tu być. Piąteczka, miałeś rację. Miałeś rację. Bardzo dobrze to poszło teraz. No i mamy klauna na eskę. Kalamaria albo Jean. No, to się nazywa super widz. Miał rację. Miał rację Skubany. Ja byłem przekonany, że albo dwa serca, albo nic. Natomiast jeśli chodzi o zdrowia, życia stracone u kwadratusa, 88 razy, żeby zrobić tutaj 8 esek. Jeana chcecie, o dziwo. A z Jeanem też był problem z czasem. Weźmy sobie kawę. Zobaczymy. Jeana sekretną fazę. Nie, sekretne fazy. Może kiedyś jeszcze na lewie zrobię. Sekretą. Zajęło ci to prawie godziny. Jest dobrze, bo to był dosyć trudny bossik. Powiem wam, że to był godzina na takiego bossa, żeby eskę zrobić, to jest moim zdaniem spoko wynik. Jeśli to jest problematyczny boss. To nie jest dla mnie żaden wstyd. Jakby ja nawet byłem w przekonaniu, że gorzej nam to będzie iść. I ostatnio nawet mówiłem, nie wiem czy kojarzycie, że kilkanaście live'ów nawet może się pojawić. Jestem ciekaw, jak tu by poszło z dodatkowym życiem. Czy czas by się też skrzanił? Czy byłoby git? O, to jest pytanie. Ile jeszcze tego będzie? Dobra. A ja sobie odpalę ulta. Trudno. Na tę fazę proste jest to. Ale tego ulta kiszę i tak i kiszę. A mam kawę, która mi ładuje ulty. Dobra. Walimy z bomb. To zawsze ten ryj był problematyczny.
Jeśli to przejdziemy za pierwszym razem, to będzie taki bug. Zawsze jak mówię, walę takim tekstem, to się to tak kończy. Ale dzień jakoś mi się wydaje teraz prostszy niż clown. Aha, ona nie ma... Ten diamencik, o którym mówisz, jest czerwony, więc się nie da parować prawdopodobnie. Dobra, spróbujemy, zobaczymy jak czas. Wypracować fazy chociaż. Zwłaszcza te, bo tutaj jak ta czapa robi swoje, to się dzieją złe rzeczy. Dobra. Zrobiłeś Hildeberg na S? Nie zrobiłem niestety, to było problematyczne. Dobra, teraz tak. Dobrze. Muszę się dobrze ustawiać względem tego oka. Patrzcie, już go zrobiłem. Tutaj opłaca się używać tego mini ulta. Z czasem może by przeszło. Jeśli będzie B+, to znaczy, żeby nie przeszło. A minus, przeszłoby. Taki czas by przeszedł. Ludzie, ona jest syre, to nie... Czemu ktoś... Ktoś się... próbuje, że syrena nie ma stóp. O co chodzi w ogóle z wami, ludzie? Dobra, robimy to dalej. Albo nie. Już stopem je wy... Zagłosowałem Gina, bo wiedziałem, że będziesz miał problemy. A jak ty o mnie dbasz? Robię z tego, z karabinka, nie z... Z bomb, bo jakoś gorzej mi to idzie, bo się źle pozycjonuję potem. Mogę oberwać. Ale na samą ostatnią chwilę rozwaliłem ten ryj. A powiedzcie mi, na ilu już live'ach z Cupheada byliście, bo były trzy. Nie licząc tych starych oczywiście. Tak z ciekawości, czy zachęciło was, nie wiem, to, że są odcinki, czy... Takie może pytanie. 2-0. Czyli na tym też cię nie ma, nie oglądasz. Smutno. Na dwóch. No ten pierwszy mógł być taki sneaky biki. O kurde, ale straciłem to życie. No to widzę, że większość na dwóch była. Z tego by wynikało, co piszecie. A spróbuję tu małym stateczkiem być, chociaż na czas to wpływa bardzo. Dobra, nie parujemy, nie daje się nabrać, nie daje się nabrać. Jak w koszalinie. Nie wiem, co jest w koszalinie. Ale nie daje się nabrać. Dobra, jak to wyminąłem? Nigdy nie byłem w koszalinie, nie wiem o co chodzi. Gdzie jest koszalin? Teraz dobrze się wypozycjonować. Dobra. Okej, jest dobrze, jest dobrze. O! Patrzcie! I czy będzie o czasie? Czy będzie o czasie? Czy będzie o czasie? Czy będzie o czasie? Proszę, żeby był czas dobry. Kurde! A może nas przepuści? Proszę! Bogu Cupheada! Przepuść mnie na eskę! Jestem... Jakby jeszcze te 10 sekund nawet, bo chyba jakby było poniżej 2:10, to by mnie przepuściło. A wy chcecie, żebym wziął dwa serca? Ale striggerowałem. No cóż, więcej... Podobał się to, ten komentarz. No cóż, więcej kontentu. Jakby to zawsze tak działało. Wyobraź sobie, że nie zdajesz do następnej klasy w podstawówce, albo nie, jesteś na studiach? I okazuje się, że nie udaje ci się egzaminu napisać w trzech terminach. I sobie mówisz, no cóż, przynajmniej więcej się nauczę z tego przedmiotu, więcej będę umiał na przyszłość, do pracy. Ciekawe, czy są ludzie, którzy w ten sposób się pocieszają. To jest... Nie wiem, po prostu... Mistrzostwo. No cóż, więcej kontentu. Dobra, mamy mordeczkę.
Tak, ja się tak pocieszałem i nadal nic nie umiem. Nie wiem, czy w ogóle na tej fazie cokolwiek bije Ginowi. Mam nadzieję, że tak, że ma to jakiś wpływ. Z tego co zauważyłem, warto tutaj dużo podróżować jako mały stateczek po prostu. Tylko z drugiej strony przez to przejście i przegrałem. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, poszedł, poszedł. Palma też nie zrobiła, nie odbiła mi. Dobra, skupienie, skupienie mangi. Jest! Jest! Chyba się udało! Chyba się udało. Nawet coś tam w łeb oberwałem, ale to nic. 1,58, dobra! Mamy eskę kolejną. Widzicie, ostatnio to co robiliśmy tutaj na tym dżinie nie poszło na marne. Mamy to! Ja wiem, że się drę bardzo. To jest oznaka radości i mistyczności. Co powiecie na kalamarię? 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 No co je gryziesz? Zostaw babę. No naprawdę, tutaj jeszcze się łapie. Dobra, straciłem wszystkie życia. Nie wiem, spróbuję to zrobić po swojemu. Dobra. Dobra, dobra. Już, 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 odmienia się. Ciekawe, czy dużo mi będzie brakowało. Dobra. I teraz robimy po swojemu. Kurde! Prawie. Prawie to zrobiliśmy. Mi się wydaje. Zobaczymy, teraz się dowiemy. Czy by to dało radę wtedy, z czasem. Ale długo ta faza coś trwa. No. Naprawdę. Patrzymy jak czas. Jeśli z czasem nie będzie tragicznie, to znaczy, że możemy tak iść z dwoma życiami. 2,13 jest tragicznie. Jeśli będzie teraz B+, to znaczy, że nas nie przepuści. Nie przepuści nas. To teraz bierzemy może jednak tę kawę. Ktoś jest znowu na czacie pruje, że ona nie ma stóp. Ona ma stopy. Po prostu ich nie widzicie, bo ona sobie rusza bioderkami. Ona ma stopy pod tą wodą. Po prostu ma złączone te stopy. Ona siedzi w takim tym, w takim, w takiej folii pod tą wodą. Wy nie wiecie o tym? Naprawdę, nie znacie lora od Calamari. Fabuła Calamari mówi jasno, że to jest kobieta, która udaje syrenę i ona ma stopy. Syreny się wzięły stąd, że po prostu chciało im się pływać w workach. I tak wymyślono syreny. I potem te worki wrosły pod wpływem soli z wody, z oceanu. No i tak zostało, nie? Calamaria ma płetwy, a nie stopy. Nie! Jakby miała płetwy, no to miałaby wtedy takie, wiecie, na dwóch nogach. Takie... jak nurek ma takie płetwy może. Bo ona ma stopy. I ona tam pływa pod spodem. No to może w takim układzie się mogę zgodzić. No, ja myślałem, że jesteście mądrzejszą widownią trochę, no bo słuchajcie, gdyby ona nie miała stóp, to nie umiałaby pływać, bo tylko stopy pozwalają na to, że jak odpowiednio dwoma naraz stopami tak kołyszesz, znaczy tak się, wiecie, w jedną, w drugą stronę, to wtedy to pozwala nam pływać. Więc gdyby ona miała płetwę, nie mogłaby pływać, bo miałaby tylko jedną taką złączoną stopę. Więc wy jesteście w błędzie wszyscy, głupoty gadacie. Ona ma nogę i płetwę. Ej, to by był plot twist. Tutaj jak pogodzić wszystkich z czatu za jednym słowem. Ona ma ręce, no właśnie, więc jakim prawem miałaby mieć zamiast stóp płetwy, skoro ma ręce, a nie ma płetw na rękach, znaczy płetw zamiast rąk.
No właśnie, więc to jest prosty dowód na to, że pod wodą też są nogi. Też są ręce. Tego się nikt nie spodziewał. Dobra. Nie! Moje marzenie, prawie było! Patrzcie, patrzcie, jak niewiele brakło! A czas? Czas był mega dobry. Ale widzieliście, jak niewiele brakło? A plus. A, samo. Mam pytanie do was, ludzie. Idziemy na innych bossów? Robię ankietę. O kurde, no naprawdę dużo na kalamarię. To lecimy. Ale naprawdę, widzieliście, jak już fajnie szło z tą ostatnią fazą? Ja właśnie byłem w takim przekonaniu, że na ostatnią fazę to trzeba się zbliżyć bardziej, żeby ono nas, żeby wyminąć tej czaszki, a tu się okazuje, że taktyka z robieniem czegoś wręcz przeciwnie jest lepsza. Dobra. Ale jeszcze paruję dodatkowo. Kolejny raz w łeb. My ją porobimy. Że w czasie będzie super. Najgorsza jest druga faza chyba mimo wszystko, nie wiem. Druga i trzecia polega na RNG, ale... Nie wiem, nie wiem już jak to oceniać nawet w jakich kategoriach. Szybko! Jak zeskipowałem! Jak, proszę! Naprawdę robię co mogę. Jest! Ej, ale nie sądziłem, że teraz jak się prawie poddałem, to teraz mi pójdzie, patrzcie! Ale w ogóle nie wiem, czy widzieliście, jaki skip poszedł na drugą fazę. Jest SK. O Boże.